Kominy w dużych miastach regionu nadal dymią, a samorządowcy nie ustają w walce o uwzględnienie ich w rządowym programie Smog Stop. Wczoraj uczestniczyli w spotkaniu, które odbyło się w Sanacie. Mamy tylko informację, że wszystkie te miasta, które nie znalazły się w tym pierwszym programie, te powyżej 100 tysięcy właśnie, będą zapraszane na specjalne spotkania, na których będzie na ten temat rozmowa. Dzisiaj wiemy tylko, że taka rozmowa będzie w kwietniu, a o szczegółach żadnych mowy nie było. Wśród miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem znajdują się m.in. Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Rybnik, Tychy czy Dąbrowa Górnicza. Niepewność towarzyszy dalej władzom Rudy Śląskiej, która także walczy o to, by w programie się znaleźć. Szansa na to, że załapiemy się do programu antysmogowego jest, ponieważ rząd swoimi działaniami chce objąć cały kraj. Pytanie tylko, kiedy załapiemy się do tegoż programu. Wiemy na pewno, że w pierwszym etapie nie i w drugim również nie. Dlaczego? Dlatego, że w pierwszej kolejności rząd chce zająć się miastami do 100 tysięcy mieszkańców, w drugiej kolejności 10 śląskimi miastami powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Wszystkie te miasta są na liście 100 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie, liście sporządzonej przez Światową Organizację Zdrowia. Na tej liście Rudy Śląskiej nie ma. Nie ma, bo jak tłumaczy wiceprezydent, na terenie miasta nie funkcjonuje rządowa stacja pomiaru i monitoringu jakości powietrza. Program Smog Stop nie jest jedyną formą walki o czyste powietrze. Rząd ma także przyjąć projekt ustawy dotyczącej norm jakości dla węgla. Przepisy mają wyeliminować muły i flotokoncentraty z obrotu detalicznego. Dodatkowo kupując węgiel otrzymamy świadectwo, w którym znajdą się informacje o jego kaloryczności czy zasiarczeniu. 10% spośród ogrzewających się węglem Polaków już teraz wydaje między 20 a 25% budżetu domowego tylko i wyłącznie na zakup węgla, więc są to gospodarstwa skrajnie ubogie energetycznie. Tym ludziom funduje się coraz wymianę kotłów na coraz droższe przez uchwały antysmogowe. Za chwilę droższy węgiel przez normy jakości dla węgla. Nie oferuje się im żadnego wsparcia w zamian. A to może skutkować tym, że do pieca trafi to, co trafić tam nie powinno. Efektem będą przekroczone znów normy. Jutro z powodu smogu kolejny raz pasażerowie posiadający dowód rejestracyjny oraz jeden ich towarzysz podróży będą mogli bezpłatnie podróżować komunikacją miejską.